Kochani, chciałem wam pokazać, co tu się zmieniło z naszą instalacją solarną. Ogólnie działa po 2 miesiącach, wszystko dobrze. I tak, tu jesteśmy w naszej sypialni, czyli tu będzie w przyszłości spała babcia, nie, albo Ami tu śpi, Hali tu śpi chyba, nieważne, normalnie, no my cały czas śpimy. I patrzcie, światło tu zrobiłem z włącznikiem, działa. To przeciągnąłem tutaj, gdzie tu, to było zasilane takim małym akumulatorem. To tutaj już tego małego akumulatora nie ma, on jest przenośny. Tak, tutaj podpiąłem do kabli taką śmieszną ładowarkę na 12V. Ona ma tu 4 USB, ale tak naprawdę działa, jak się tylko jedno podłączy. Za słaby prąd tam jest. Po prostu jest jeden prąd na wszystkie 4 i to jak jest dzielone, no to tam się nie da telefonu naładować przez noc. Ale jest, no tutaj jak jest jeden. Teraz tak, to widzieliście, wentylator i moja mała lampka tu jest, ale mówię, to już jest wszystko do głównej. No i tam dalej jest ciekawa rzecz. O. Tutaj jest włącznik czasowy, który wyprowadza prąd na zewnątrz, w który można zaprogramować. I on jest zaprogramowany, żeby był włączony tylko między około 19 a 7 rano. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. I tak, ta lampa tu już była. Ona się włącza tak, jak włączam, tak jak w salonie tym pierwszym się światło włącza, to ta lampa się włącza. Ja ją może przełączę na to, żeby się przełączała razem z werandą, ale to nieważne, to już było. A teraz patrzcie, co ja tu zamontowałem. Kilka lat temu to już kupiłem i leżało w piwnicy, a potem w szafie. Włącznik na ruch. I tutaj mają, kochani, jak w Europie. Jeden jest tutaj, trochę się odsunę. O, z tego końca. A tutaj macie drugi, z lampką. I jest normalnie Europa w kesserkundzie. Ludzie teraz jak wychodzą, to im się zapalają światła. I bardzo się im to podoba. Teraz po co był ten włącznik czasowy? No bo Bigosik mądry sobie mówi, kupię włączniki na ruch. To kupiłem wszystko na chińskiej platformie lata temu. Tam najlepiej takie rzeczy chyba kupować. Jest tanio i tego sprzętu tam, to, tam sobie wymyślacie, co chcecie. I wpisujecie w wyszukiwarkę i oni tam to mają, nawet jak nie wiecie, czy takie coś istnieje. No pomijam fakt, że jakbym tego tam Anduino, czy jak to się tam nazywa, się nauczył, to wtedy wszystko da się zrobić. Anyway, wracając do tego. Kupiłem ten czujnik ruchu i jak testowałem jeszcze w Polsce, no to stwierdziłem, ok, to jest czujnik ruchu. Czujnik ruchu działa na ruch, on nie działa na żadne światło ani nic takiego, tylko na ruch. Czyli równie dobrze działa w dzień jak w nocy. No i przez to wpadłem, ok, no skoro już mam te 2 czujniki ruchu, no to kupię jakiś programator czasowy, żeby te czujniki działały tylko po 19, no kiedy tam się je ustali, tak? No i tak zrobiłem i teraz już tutaj normalnie działa światło jak trzeba. A, tu przyszedłem co innego nagrać, ale nie wiem, czy to powiedziałem już, to mówię jeszcze raz. Dokupiłem panel, żeby ten akumulator jest ten sam, 75 amperogodzin, ale on, jak się ładowało w dzień telefony z przetwornicy, z inwertera, to on po prostu nie ładował się do pełna wieczorem. Także do 60-watowego panela, który jest wyżej, dokupiłem 50-watowy niżej. I teraz mamy już tu 110 W. To jest ten. No więcej na ten regulator 10 amperów nie może być, bo tam 120 W to jest max. 10 amper, czyli 120 W przy 12 V. No. I teraz już jest w pełni, to na jeden akumulator wystarczy. Także kochani, cały czas my gadamy o jednym małym 75-amperogodzinnym akumulatorze, który służy do tego, do zwykłych samochodów osobowych. A co tu wam chciałem pokazać? No dostałem polecenie od chłopaków Adamy i Sany, że oni też chcą mieć prąd w swoim domu. No to kupiłem kable, bo już się kończyły. I w tej oto strzechą krytej chacie mają chłopaki lampkę. I tutaj sobie żarówka wisiała. No wiem, że wielu się wam nie spodoba, ale jestem wujek twarda ręka. I dzisiaj w nocy zabrałem im żarówkę. Jak wstałem o 5 rano nagrywać filmy, to tu się świeciło światło. I to już był kolejny raz, kiedy ja chłopakom mówiłem, macie na noc wyłączać światło, nie macie spać z zapalonym, bo to się niszczy akumulator. No po co? Nawet to jest tam, nie wiem ile to jest, jedno, to może być nawet 1-watowa żarówka, może mniejsza, ale to nie chodzi o to, to chodzi nawet o nawyk.
No i nic, o 5 rano wparowałem, tu porwałem im żarówkę, mają gdzieś drugą, także jak są mądrzy, to se zamontują. No. Bo nie słuchają, to muszą karę jakąś ponieść, tak? Dajcie znać, czy się zgadzacie z takim podejściem pedagogicznym. No jeszcze na koniec, tak jak wspominałem, koszt całej takiej instalacji zamyka się w 10 tysięcy dalacji, czyli 800 zł około. To jest już tu tanie. Nie licząc tych włączników ruchu, bo je przywiozłem z Polski. Tutaj one tam też, one nie były takie tanie. Po kilkadziesiąt złotych tam, no nie tam. Tak. Ale tu sprzedają też gotowe lampy już z czujnikami i to mi się wydaje wtedy pewnie takie czujniki, co działają tylko po ciemku, a nie, że w dzień się włączają. Nie wiem, nie kupowałem, ale są takie gotowe jakby. Tutaj już takie autonomiczne lampy solarne sprzedają, że jest lampa, ale reflektor, lampa uliczna, u góry ma panel, który ją ładuje na całą noc i jest czujnik też ruchu, który ją włącza. Takie sobie stanowisko zamontowałem, że i w nocy mogę filmować. Co wam chciałem pokazać? No jeszcze nie jest noc, to dopiero około tam 8, po 8, ale ciemno. Moje danie autorskie dzisiaj robię. Co to będzie, przekonacie się w praniu. Na razie wrzuciłem tutaj tą corn beef, czyli tą ich mielonkę, na gorący tłuszcz i chcę z tego zrobić prawie takie skwarki. W Polsce zamiast tego użyłbym, jeżeli nie miałbym do czynienia z muzułmanami, boczku. A że tu boczku nie mam, no to jak się nie ma czego lubi, to się lubi co się ma. Ewentualnie skórki z kurczaka też są dobre, ale to za dużo z tym paprania jest, nie? A taki corn beef otwierasz, wrzucasz, kroisz, wrzucasz i gotowe. Jak widzicie, tutaj corn beef już się mocno zesmażył, właśnie o to mi chodziło. A ja w międzyczasie posiekałem warzywa. Tu macie tak, paprykę zieloną, cebulę i ten, czosnek, tam jeden ząbek dałem. I teraz to wrzucam i razem to posmażę. Do smaku przyprawię trochę Jimbo. Powiem wam, że zapach to już powoduje ślinotok u mnie. No sobie możecie wyobrazić, zielona papryczka, czosnek, cebula, do tego jakieś mięso, no to... Ach, niesamowicie to pachnie. No. A to dopiero początek. No już tak bliżej końca. To jest szybkie danie. Dobra, cebulka już się lekko nam zeszkliła. Papryka zmiękła lekko, nie chcę, żeby była taka skapciała. Czas dodać ostatni składnik. A ostatnim składnikiem, zobaczcie co jest. Da, 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 da. Zupka chińska. Tutaj akurat trzy są. No jakie były, w Afryce też mają zupki chińskie. Robicie normalnie zupkę chińską ze wszystkimi składnikami. Ja tylko olejków, tego tu nie ma, ale w Polsce jak są te olejki, to je daję bezpośrednio do tego, do tłuszczu, żeby się smażyło na tym, bo to wtedy smaczniejsze jest. Tu nie ma olejków, więc wlałem tyle wody, że cały makaron wodę wchłonął. Malutko, żeby po prostu, zalałem po prostu makaron wodą i tyle. Nie muszę tego odsączać teraz. No i pach. Już to gotowe? I chwilę smażymy, zaraz będzie. No, jeszcze chwileczka i będzie. Powiem wam tyle. Nie jest to danie ani zdrowe, ani ekologiczne, ani wegańskie. Także zasięgów na YouTubie mi nie zrobi. Ale smak tego i prostota po prostu biją wszystko na łeb. Czasem, jak naprawdę nie macie co w domu, no sama zupka chińska, no to jest już taka ostateczność. Ale jak się ją doprawi, właśnie zielona papryka tu czyni cuda. I cebulka, no i jakieś mięsko. I po prostu robicie z zupki chińskiej praktycznie pełnoprawne danie. Uwielbiam to. Jak macie sos sojowy, można to podlać sosem sojowym trochę na koniec. Już po usmażeniu. Ja nie mam. Więc zadowolę się tym, co jest i tak będzie dobre. Dobra odmiana do ryż. I co, dziewczyny, smakuje? Tak. Ewunia? To bardzo. Dobre? No to super. Pa, smacznego. Mięso w tym razie. Ewa is now saying she wants to eat more. No, ja z dziećmi się najadłem. To tradycyjnym afrykańskim sposobem, resztę się rozdziela po dzieciach. No jak mówią, im smakuje. No kurde, jak może nie smakować? Wujek bigos żarcie zrobi, to nie ma tutaj we wsi, nie?